Dziękuję za tą taką miłą odpowiedź i chcę powiedzieć, że pani minister, w tym kontekście rozumiem również, że wnioski o rozszerzenie strefy mieleckiej dotyczą i obejmują również Łańcut, Rzeszów, Radymno, Sędziszów i są korektą Mielca. Ale w związku z tym zadanym pytaniem i tym pozytywną wskaźnikiem funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych mówią również o tym oceny Najwyższej Izby Kontroli, iż specjalne strefy dobrze wpisują się w poprawienie stosunków makroekonomicznego rozwoju kraju. A zatem przy tym okresie rozpatrywania i skróceniu tych uzgodnień międzyresortowych wydaje się, że w dalszym ciągu zależy tym regionom, a także myślę, że całe gospodarcze na utrzymanie atrakcyjności specjalnych stref, by stanowiło one realną zachętę dla lokalizowania inwestycji, tych dużych inwestycji w Polsce. Termin funkcjonowania stref to w obecnych przepisach rok 2020, w innych krajach zdecydowanie dłuższy i oparty o legislację tych krajów. A zatem chciałabym jeszcze dopytać, na jakim etapie znajdują się uzgodnienia dotyczące wydłużenia okresu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, jak się w tej publicznej dyskusji mówi, co najmniej do roku 2026. Przypomnę, Bułgaria, Rumunia to rok co najmniej 2040 i konkurencyjność innych regionów w zakresie pozyskiwania inwestorów, tworzenia miejsc pracy jest dla nas szczególnie ważna. Dziękuję.